Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Europie i w Ameryce zaczyna brakować żółtej i niebieskiej farby. I Europejczycy, i Amerykanie, wszyscy ci lewacy zastanawiają się, pytają się sami siebie w desperacji, jak zabraknie farby żółtej i niebieskiej, jak my wtedy pomożemy Ukrainie. No to jest taki ciemny, wisielczy humor, ale jednak coś reprezentuje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to była taka sama reakcja lewaków na napad na w Paryżu. W Paryżu było tych parę mahometańskich napadów, między innymi na ten magazyn satyryczny Charlie. No to właśnie wychodzili z tymi kredkami, rysowali te kwiatki na tych chodnikach i były kwiatki miłości i w ogóle braterstwo i tak dalej Biden to jeszcze lepiej, Biden to jeszcze jest lepszy, bo Biden wyszedł i mówi, nie popełnij tej takiej pomyłki, nie popełnij takiej pomyłki, że największym że powodem na cenę benzyny w Ameryce to jest Putin. Także no co on miał na myśli? No miał na myśli, żeby nie myśleć sobie, że to on jest winien. Dla Bidena winnym tej ceny benzyny i inflacji jako takiej, już jest 11% inflacja, czyli galopująca. No nawet patrząc na te wszystkie standardy politycznej wredności, no ta chęć zrobienia przyporządkowania do tych wszystkich problemów finansowych Putinowi, że to wszystkie ceny tej benzyny są tak nieprawdopodobne i że to wszystko tak przyspieszyło, no to jest coś nie do pomyślenia. Ceny w sumie zaczęły ruszać się dosyć ostro już rok temu, a wojna zaczęła się raptem 3 tygodnie temu. Także to jest nieprawdopodobnie cyniczne. No i patrząc na to, no naprawdę człowiek się zastanawia, kto jest w tym Białym Domu. Ten cynizm, ten brak uczciwości, ta desperacja w tym całym oszustwie. No cynizm jest tak szeroki, tak rozległy, że to tylko po prostu trzeba się przysiąść i podziwiać. I podziwiać, jak polityk, jak prezydent popierany przez niby 80 milionów ludzi, bo tyle głosów liczono i naliczono. No i jak długo ta pogarda lewaków, jak długo ten brak szacunku dla normalnych Amerykanów będzie w ich umysłach, tak? Że oni są w stanie pomyśleć, że jest taki brak inteligencji wśród Amerykanów, że ktokolwiek byłby w stanie posłuchać tego, czy uwierzyć to, co Biden mówi. No to jest po prostu nieprawdopodobnie. No i tutaj jest jakieś takie poczucie lekceważenia. To wszyscy widzą te poczucie przez Bidena lekceważenia Amerykanów, że Amerykanie po prostu niby nie rozumieją ekonomii. To jest... On był na spotkaniu, na takim zebraniu partyjnym Partii Socjalistów Demokratów, no i płakał, że jego ciężka praca Bidena jest nie ma
nie dostaje tyle szacunku, ile powinna dostać szacunku, że ludzie po prostu odmawiają mu tego, co on się napracował. No, on jeszcze głupoty taki tłumaczył, że ludzie starają się utrzymać na powierzchni wody, ale nie rozumieją, co się dzieje. I on tłumaczył tak, że powie im się o ustawie poprawy Ameryki, no i że ludzie, Amerykanie patrzą się na niego i mówią, o czym ty mówisz, o czym ty mówisz w sumie, no to tak on tłumaczył. No ale problem jest taki, że ustawa to jest rescue, czyli ratowania, a nie recovery, czyli poprawy. Także on sam Biden nie wie, jaka to miała ustawa, także jak Amerykanie mają nie wiedzieć. No, Amerykanie wiedzą, prezydent myli jedną ustawę z drugą, znaczy używa innych słów. No ale ten cynizm jest jeszcze bardziej przerażający. Ten cały cynizm jest przerażający dlatego, że to jest to jest bardzo groteskowe, że cały ten brutalny napad na Ukrainę służy za zadanie temu, żeby ratować sytuację polityczną Partii Socjalistów Demokratów w Ameryce. Ta sztuka tego postawienia wszystkiego na głowie, to po prostu przerasta sama w sobie. No jeżeli czy ktokolwiek z tych socjalistów, demokratów, czy oni widzą te zbombardowane miasta, zbombardowane szpitali, no wszystkie, co tam jest, no i będą tłumaczyć tym tą cenę benzyny w Ameryce, no to jest i oskarżać Putina, no bo to jest właśnie to, że oskarżają Putina. W Ameryce jest taka ciekawa sprawa, że Amerykanie przyjeżdżą po stacjach, jak biorą benzynę, to naklejają taki sticker Bidena i Biden ma tak, palec wyciąga, no i tam jest napisane I did it. Także, że jak no śmiech, to jest śmiech na sali, no tyle tylko, że te stacje benzynowe to mają problem, bo mogą być teoretycznie ukarane przez tych inspektorów za to, że tam są te naklejki na tych dyspenserach, na tych pompach samych w sobie. No ale ludzie mają takie poczucie humoru. No i to jest faktycznie Biden może pokazać palcem na to, że on to zrobił. No ta nieuczciwość to jest strasznie ponura, a jeszcze bardziej niż cyniczna. Cały ten wyskok w tej inflacji, no to zaczął się już w sumie w listopadzie 2020, no to już jest jakiś czas temu, ponad rok, kiedy ceny wzrosły w porównaniu za rządzenia Trumpa około 1,5%. No i to jest pośrednio wina Bidena, no ale można powiedzieć, że w tym czasie, powiedzmy, to już wszystko, cała ta ekonomia zaczęła się jakoś tak odbijać, zapotrzebowanie było, prawo popytu i podaży zaczęło rosnąć, ludzie zaczęli wydawać, także, że produkcja nie nadążała, przemysł nie nadążał, transport nie nadążał i tak dalej, i tak dalej. No i wzrost ceny był nie tylko w Ameryce, no ale był globalny. To wszystko jakoś tak poszło niby znienacka, ale to wszyscy wiedzieli. No, na początku można powiedzieć, że politycy i fachowcy nie są odpowiedzialni za ten początek tej inflacji, ale jednak źle zareagowali, no bo przestali reagować. Rezerwy federalne, no to oni w ogóle byli bardzo pasywni, nie reagowali na to wszystko
wszystko tłumaczyli, że to jest przejściowe, tymczasowe, no, a teraz mamy 11%, no ale jaka była rola Bidena? Rola Bidena, no to można powiedzieć, że jego administracja, no to tylko nie tylko jest winna grzechowi działania, ale jest również winna grzechowi zaniechania. No dlaczego grzechowi? No dlatego, że Biden wychodzi i on mówi, jestem praktykującym katolikiem, no i jestem za skrobankami w szóstym miesiącu. Także no wiele ludzi jest za skrobankami, no ale nie w szóstym miesiącu, tak? Szósty miesiąc, no to już powinno być jakiś no na pewno opóźnienie 6 miesiączek, no to niedobrze świadczy o potrzebie skrobanki. No ale tak, także on ciągle podkreśla, że jest religijny. Cała ten działanie, no to jest to, że było rozdawnictwo pieniędzy. No tam 2 tryliony, 3 tryliony, ten amerykańska ustawa ratowania, no to było prawie 2 tryliony, no i to było ryzyko, to był hazard, większość ludzi wiedziało, że takie ciężkie pieniądze sypnięte w ręce, no to był powiedzmy taki okup, czy to był odpłata taka na wszystkie rejony, gdzie tylko można było, demokraci mogli rozdać, no to rozdawali związkom zawodowym, no wszystkim kolesiom, gdzie to było możliwe, no to rozdawali, ale to wszyscy byli w sumie przeciwko. Także te działanie, do tego jeszcze dochodzi, że chcieli przepchnąć ustawę, zbudować z powrotem lepiej. No i tam też pełno było tego bekonu, tego szmalcu do rozdania dla wszystkich naokoło. No niektóre elementy na pewno by pomogły tam ekonomicznie, ale wszystko to było źle zrobione. To było prawie 2 tryliony dolarów. Następna pomyłka to była taka, że zaczynało brakować ludzi do pracy, no a mimo wszystko jednak pieniądze były pompowane w bezrobocie. I ludzie jednak korzystali z tego dosyć chętnie. No to też degenerowało ludzi. Ludzie jakoś się rozleniwiali i używali. No a ten tak zwany grzech zaniechania, no to jest też bardzo, bardzo poważne. No zaniedbali to, że nie popatrzyli, że inflacja rośnie, a nic nie robili. Ciągle wszyscy tłumaczyli, że to jest przejściowe, tymczasowe, że to dotyczy tylko najwyższych sfer klasowych, tych bogatych i tak dalej, że to była wina tej chciwości korporacji i tak dalej. No takie typowe komunistyczne walka klas, tak? Że my jesteśmy socjaliści, demokraci mówią, że są za równością, uczciwością i za ludem pracującym, no a teraz lud pracujący płaci tak strasznie dużo pieniędzy za jedzenie, za benzynę i tak dalej. No jak sobie tak można pomyśleć, że cena putinowska, cała ta cena, no to zaczęło się, można powiedzieć, w połowie grudnia. W połowie grudnia, kiedy były te przyszykowania, te 50, 70, 100, 120, 150 tysięcy tych żołnierzy tam ustawiał przy Białorusi, przy swojej granicy i tak dalej, no to cena od tego czasu podskoczyła 50%. Wcześniej podskoczyła inne 50%, czyli jest 2 razy. No to można powiedzieć, to nie jest cała kompletna wina Bidena, no a dlatego też, że ceny ropy spadły
bo zapotrzebowanie miało być mniejsze. No ale prawda jest taka, że Biden nie może mówić, że to jest tylko Putin. No największym problemem z Bidenem, no to było to, że pierwszego dnia podpisał rozkaz prezydencki o zamknięciu Keystone. Keystone, czyli ten rurociąg z północy na południe Ameryki. Tam 12 tysięcy bezpośrednich pracowników straciło pracy, bardzo wielu związkowców, to bezpośrednio pracujących. Pośrednio, no bo to tam trzeba robić jakieś lunche, nie lunche, hotele, nie hotele, jakieś sklepy sprzedające, to jest następne 40 tysięcy miejsc pracy zostało stracone. Wprowadził te regulacje, zakazał wiercenia na ziemiach federalnych, na Alasce i w innych stanach. No i to trudno słuchać kogoś takiego, kto powie, że to kompletnie nie miało wpływu. Ameryka była największym producentem na świecie. Produkowało jedną szóstą energii, no a teraz Biden błaga na kolanach Wenezuelę, czyli kolesiów Putina, błaga Iran o ropę, też wrogowie Iran to przecież mówi, że zbombarduje innych muzułmanów, no bo on najchętniej by, bo ta wojna szyici, sunnici, no to jest od lat, no ale to on, Iran by chętnie pozbył się Arabii Saudyjskiej, no i paru innych tych Bahrajnów i tak dalej. Także to jest cyniczne, nieuczciwe, no i przede wszystkim desperacja. To jest demokraci wiedzą, że to błyskawicznie ten czas ucieka. Oni rozumieją, że już nie mają tych wymówek, te wszystkie wymówki to są coraz bardziej kretyńskie. No i to wycięcia kompletnie naród, cierpliwość i chęć ich popierania. Także myślę, że listopad 2022 pokaże, co normalni Amerykanie zrobią. No te ceny, inflacja, no i te oszustwo polityczne, szczególnie z tym żółto-niebieskim biednym krajem, który myślę, że no skapituluje. No już teraz Zełenski powiedział, że nie wejdzie do NATO. Także to jest to, co Putin chciał osiągnąć nawet bez wkraczania na Ukrainę, bez bombardowania. Także ten punkt pierwszy z tego wszystkiego osiągnął. Teraz jeszcze Zełenski musi tylko podpisać, że Krym i Donieck jest stuprocentowo rosyjski i nie będzie nigdy żadnych pretensji do tego. No i Rosja w zasadzie wycofa się na z góry upatrzone pozycje. Chiny miały zaatakować Tajwan, jak to by się wszystko rozegrało w 3 dni na Ukrainie, no a teraz nie zaatakują w 3 dni, no bo no, cała sytuacja się bardzo pogmatwała. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, nie głosujcie na lewaków. Lewacy zawsze wyrolują no w zasadzie wszystkich, a szczególnie te najbiedniejsze klasy, najniżej zarabiających. Oni zawsze wychodzą, przemawiają w imieniu tych biednych ludu pracującego, miast i wsi, no ale to nigdy nie była prawda ani za czasów bloku sowieckiego, czyli PRL-u, ani teraz w Ameryce.
socjaliści, demokraci kompletnie mają w nosie lud pracujący ciężko. To socjaliści, demokraci po prostu są za tymi, którzy mogą obiecać kiełbasę kupioną za pieniądze podatników. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, mam nadzieję, że już czujecie, że was robi w bambuko, że te oszukaństwo, nawet ceny benzyny i obwinianie Putina, nawet wy już chyba nie łykacie. No jeżeli łykacie, no to już jest sprawa beznadziejna. Zdrowia dla normalnych.